Powietrze Berdyczowa i jego okolic było przesiąknięte duchem jakiegoś dziwacznie wesołego dowcipu. Być może na to wpływała urodzajność ziemi, a może, że także i sztuczki Żydów, których w samym Berdyczowie liczą 40 tysięcy. W Berdyczowie odbywały się jarmarki. Każdy z nich ciągnął się prawie cztery tygodnie. Na jarmarkach bywało po 40 tysięcy koni tabunowych i po 20 tysięcy stojących na stajniach. Po sto tysięcy różnego rodzaju bydła, smołę i dziegieć przywozili w takiej ilości, że można by niemi wysmolić i wymazać dziekciem całe państwo rosyjskie. A innych towarów, kobiecych drobiazgów, kosztowności, wyrobów ze złota i srebra było tyle, że człowiek aż do odurzenia dochodził patrząc na nie. Były zakłady gastronomiczne, którymi by się szczycić mogły Paryż, Londyn, Wiedeń, a o których Stambułowi ani się nie śniło. Były cukiernie, były teatry, w których odgrywano komedie, tragedie, melodramata. Cyrk, którego pierwszy woltyżer stał się później alchemikiem i medykiem-pułkownikiem. Berdyczów zgniło piatem to jak Stambuł z Bosforem. Kto w nim był, ten nigdy o nim nie zapomni, a kto bywał na jego jarmarkach, ten na zawsze zachowa życzenie powrócić tutaj. Szlachta i chłopi bawili się w Berdyczowie po swojemu, ale zawsze po kozacku. W jeden z piątków przed nastaniem wieczoru jakiś kozak zatrzymał się około karczmy, sam wszedł do izby, a konie przywiązał zalejce do słupa. W ślad za nim przyszedł cygan z niedźwiedziem. Niedźwiedzia przywiązał do sań, a sam poszedł na kieliszeczek. Tymczasem niedźwiedziowi zaczęło się nudzić samemu. Prawdopodobnie zziębły mu nogi, tupał, tupał, nareszcie stanął jedną nogą w saniach, spodobało mu się to, wsadził drugą łapę, a następnie trzecią i czwartą, i usiadł sobie w saniach. Konie zaczęły chrapać, rozerwały lejce i co siły pognały do Berdyczowa. Przestraszony niedźwiedź podnosi się, chwyta za postronki, konie pędzą, niedźwiedź ryczy, pogania. Pędzili tak długo, dopóki konie nie poupadały, tak aby już więcej nie powstać. Ilu Żydów było pokaleczonych, tego ani policja, ani sam Czort nie policzył, ale plemię Żydowskie nie przepadło. Na skargi Żydów, odpowiadała policja. Diabeł go wie skąd był kozak, jak przyjechał, tak też i pojechał szukaj wiatru w polu. Szlachta się ubawiła, bo i cóż tem było złego. Lepiej przecież hulać niż zająć się jakąś rozsądną sprawą. Kto posłał niedźwiedzia kurierem, nie wiadomo. Ani jeden ukaz Carski nie mówił, jak należy postąpić z Niedźwiedziem w podobnym wypadku. Zresztą Niedźwiedź był Radziwiłów i Żydzi byli Radziwiłów. Zwrócili się do nich ze skargą: trzeba wam było siedzieć na piaskach, to wasze miasto. Żydów wsadzono do kozy i musieli jeszcze płacić ogromne kary. Piaski Berdyczowa, podobnie jak getto w Rzymie, były miastem żydowskim, znajdowały się w trójkącie utworzonym przez przeżynające się ulice Żytomierską i brocką, a były zasłonięte przed wzrokiem ludzkim wielkimi murowanymi domami bogaczów Izraela. Piaski przedstawiały sobą mnóstwo nagromadzonych drewnianych domków poprzecinanych wąskimi uliczkami w różnych kierunkach. Za młynami piaski dosięgały błotnistej części gniłopiatego. Na ulicach podczas letnich, skwarnych dni było takie błoto, że konie musiały w nim brodzić po pas, wprost tonąć. Błoto to wydawało z siebie taką złą woń, że świeży człowiek wpadał w stan odurzenia, zrobiwszy kilka kroków wśród tych piasków nowego rodzaju. Ani jednego chrześcijanina nie można było spotkać na piaskach. Tam mieszkali jedni tylko Żydzi z parchami, zgnojącymi się oczyma. Twarze mieli żółte albo bardzo blade. Pod domami znajdowały się podziemne stajnie, gdzie zawsze można było znaleźć wiele koni i bez miary najrozmaitszych przemycanych towarów. Policja zmuszona do robienia rewizji w tej dzielnicy wymazywała się dziegciem, jak przed dżumą, starając się wykonać co należało jak najprędzej, aby tutaj gościć niedługo. Na tych piaskach było z 10 do 15 tysięcy ludu Izraela. Tutaj znajdowały się największe bogactwa, jak również tacy uparci rabini, że urodziwszy się tutaj, tutaj też umierali, nie odetchnąwszy nigdy w życiu innym powietrzem. Przy samym wjeździe do Berdyczowa od strony rogatki Machnowieckiej odbywał się targ na konie. Obszerny, z lekka wznoszący się w górę plac był pokryty klatkami z silnych desek dębowych. Tutaj w czasie jarmarków zaganiano tabuny koni stepowych ze stadnin tatarskich, kirgijskich i różnych innych ras azjatyckich i europejskich. We wszystkich stajniach, w ogrodzonych podwórzach Wszędzie były konie. W owym czasie najlepsze zaprzęgi koni pochodziły z tabunów prezydenta Iwanowskiego. Prócz przytoczonych miejsc targi na konie odbywały się także za Berdyczowem, na przylegających do miasta Łęgach, i tamto ujawniała się zręczność i spryt tabuniarzy i ich koni. W czasie każdego jarmarku Użądano wyścigi na drodze pocztowej. Najzapaleńszymi sportsmenami byli zapolscy Abramowicz i Mirza Ali. Pędzili o zakłady na grube sumy. Mówiąc o jarmarkach w Berdyczowie, nie można przemilczeć o Abramowiczach. Była to rodzina bogata, posiadająca prawie wszystkie majątki w okolicach murowanej machnówki. Pochodzili oni z Tatarów i otrzymali szlachectwo jeszcze w bardzo dawnych czasach. Odznaczali się śmiałością, sprytem i przedsiębiorczością, jak wszyscy Tatarzy. Prowadzili handel końmi, lubili zajmować się różnymi spekulacjami i dlatego stali w ścisłych stosunkach z Żydami. Byli to prawdziwi przedstawiciele jarmarkowej szlachty. Oszukać rodzonego ojca przy sprzedaży konia to był w ich oczach postępek, którym się można było pochlubić. Jednakowoż wśród nich znajdowali się bardzo zacni ludzie. Jedną z tragikomicznych scen jarmarcznych była rewizja gubernatorska. Przed samym jarmarkiem przyjeżdżał gubernator z ogromną liczbą czynowników i z donosicielem o kontrabandzie. Natychmiast opieczętowywano wszystkie piwnice, stawiano straż i zaczęto rewidować wszystkie piwnice po kolei, czy nie znajdą się tam koronki brabanckie lub brylanty. Lub też szukano w owsie, czy nie znajdzie się tam ukryta kontrabanda. Operacja ta idzie leniwo, a tu pod nosem otwarcie jarmarku. Przystępują do targu. Gubernator otrzymuje umówioną liczbę czerwońców i opłaciwszy dobrze donosiciela, odsyła go za karę na miesiąc lub dwa do jakiegoś klasztoru, aby go tam dobrze karmiono, dobrze pojono, aż do następnego jarmarku. Nie udało mi się ani razu słyszeć, aby w Berdyczowie wyłapano chociaż jedną kontrabandę, a szukano jej ustawicznie. Gorliwymi byli gubernatorzy, ale widać już w Berdyczowie byli tacy sumienni Żydzi, tacy surowi wykonawcy praw i ustaw. Berdyczów przynosił bardzo wielki dochód swemu właścicielowi i rządowi. Dość powiedzieć, że za jedno tylko prawo sprzedawania drożdży płacono 40 tysięcy złotych polskich. Narodowy Bank Polski otworzył biuro pożyczek w Berdyczowie, a drugie takie samo w Odessie. Tak wiele powiedziałem o tym żydowskim Berdyczowie, jakbym pisał o starym Kijowie. To dlatego, moim zdaniem, że tylko te dwa miasta na całej Rusi noszą szczególne piętno. Nie otrzymały one cudzoziemskiego zabarwienia, nie podbite jeszcze na wzór i szablon miast zachodu, w nich jednych zachował się jeszcze duch słowiańszczyzny, szlachectwa, kozactwa. Stary Kijów to wszechsłowiańska stolica słowiańskiego ducha po kozakach polakach zjawili się kozacy rusini i powinni pojawić się w nim polacy słowianie dlatego że to kołyską wiary słowiańskiej wiary narodowej w kijowie zrodziło się rycerstwo słowiańskie tutaj ono rośnie i wzrasta i przyjmie wspaniałe rozmiary wszechsłowiańszczyzny berdyczów był arką przymierza próżności szlachty i żydzi i jarmarki były potrzebne do tej próżności, aby ona mogła żyć, jak dusza w ciele. Szlachcic w Berdyczowie nie wyobrażał sobą dandysa, nie chełpił się delikatnością w zachowaniu lub rozumem. Nie, on tylko brał udział w jarmarkach wskoczywszy na konia kręcił się na nim chcąc go pokazać z dobrej strony skończywszy klaskał w dłonie zapijał sprzedaż węgierskiem lub prostą wódką za otrzymane pieniądze grał w bilard z huzarem tańczył tropaka z dziewczętami a potem znowu na konia sprzedawać lub kupować kiedy nie ma pieniędzy kiedy bieda wtedy do Żyda pożycz mośko pożycz srul a kiedy się bieda skończyła, Żyda traktowano jak najgorzej. Cuchnący berek, parszywy, herszko. Tego nie można spotkać ani w Paryżu, ani w Londynie, ani u Niemców. Na wszystkim tem leży piętno czysto polskiego rycerstwa, zuchowatości, próżności. Dlatego też ci współuczestnicy jarmarków byli śmiałymi powstańcami i te bałaguły będą dzielnymi Polakami. Jak byli, tak i pozostaną dumną szlachtą. Miejscowość ta była bogatą nie tylko w swoje jarmarki, ale i w ludzi nauki. Karol Sienkiewicz z Kalinówki, Jan Sienkiewicz, historyk i badacz, Alojzy Feliński, autor Barbary, Szymon Konopacki, wrażliwy twórca Sielanek, Piotrowski, rozumny badacz polskiego prawodawstwa i cudzoziemskiego prawa, które się przedostało do Polski, Słowacki, profesor literatury, ojciec Juliusza Słowackiego, Koledzy mojej młodości i życia wojskowego Karol Różycki, Jan Omieciński, Michał i Wincenty Budzyńscy i inni, wszystko to szlachta z okolic Berdyczowa, dowiedli oni, że umieli władać i szablą i piórem. Ta błogosławiona ziemia Jawnie cieszyła się opieką Matki Boskiej Berdyczowskiej, która w tym czasie, gdy sułtan Osman władał kamieńcem podolskim, a jego wezyrowie w różnych kierunkach przebiegali ziemię ruską, blaskiem swoim zamroczyła oczy Turka i zachowała nietkniętym Berdyczów wraz z jego okolicami. Potem wyprowadziła konfederatów barskich nieuszkodzonymi i wolnymi na nowe bitwy, na nowe trudy i natchnęła księdza Marka. Jasne jest, że miejscowość ta znajdowała się pod jej ochroną. W całej Polsce i Rusi nie można było tak żyć dowoli, jak w Berdyczowie. Tutaj bawiono się szumnie po szlachecku, a nie po francusku, nie po niemiecku, słów nie rzucano na wiatr, a postępki były poważnymi postępkami. Nie mogę nie wspomnieć o tym żydowskim Berdyczowie. Zestarzałem się, a jeszcze o nim marzę. Przed oczyma duszy stoi on, jeszcze tak, jak gdybym się z nim rozstał wczoraj. Kocham go tak, jakby mi tam przeznaczone było żyć i umierać.